9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie. Pierwszy projekt uchwały: przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skrowia w 2014 roku. Część osób nie zauważyła, że ja już prowadzę sesję. Proszę. Po przedstawieniu projektu uchwały nr 350 proszę skarbnika gminy, pana Damiana Walczaka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1950 roku o samorządzie gminy i artykułu 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krowia w 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podlieże się burmistrzowi Krowi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Załącznik do uchwały. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w programie dotyczy psów, ponieważ stara bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, również w gminie Krowia. Bezdomnych zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są niekontrolowane rozmnażanie, porzucenie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt, panujące młody na obecne rasy zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa zakreślonego zapobiegania bezdomności ze szczególnym uczelnieniem sterylizacji i kastracji. Rozdział pierwszy, postanowienia ogólne. Przepraszam panie skarbniku, ja składam wniosek do pana przewodniczącego. Nie wiem, czy jest sens, czy obowiązek czytania załącznika do uchwały. Na poradę zapoznaliśmy się z tym, była dyskusja na komisjach wspólnych, więc uważam, że jest to po prostu ważne, aczkolwiek niekonieczne, żeby to czytać na sesji. Czy jest życzenie czytania załącznika, czy przejdziemy do uzasadnienia? Do uzasadnienia, proszę. Uzasadnienie do uchwały zgodnie z artykułem 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy, a do kompetencji Rady Miejskiej w Krowi należy przyjęcie programu zapobiegania bezdomności zwierząt na podstawie artykułu 11a ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Realizując ten ustawowy obowiązek został przygotowany program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krowia na rok 2014, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Regulują zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczenia problemu ich bezdomności. Celem programu jest w szczególności zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w terenie gminy oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez elektroniczne znakowanie, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych. Projekt uchwały uzasadniony sporządził Adrian Toporowicz, podpisał burmistrz Krowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gminy, pana Łukasza Kubiaka, o przedstawienie opinii komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Komisja Rolnictwa i Rozwoju w przedmiocie niniejszej uchwały obradowała w dniu dzisiejszym. Tak jak powiedziałem na komisji, w niedzielę analizowaliśmy projekt tej uchwały na komisjach wspólnych. Tutaj były pytania radnych, na które odpowiadał pan Adrian Toporowicz. Dlatego komisja przy obecności 5 członków zagłosowała pozytywnie za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych pragnie zabrać głos? Zgłoszeń nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania celem przyjęcia uchwały nr 350. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w terenie gminy Krowia w 2014 roku. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że głosowało 14 pań i panów. Uchwała przeszła jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały numer 351 w sprawie przyznania stypendium Rady Miejskiej dla uczniów.
na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, październik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz uchwały Rady Miejskiej w Krowie nr 17/123/2008 z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 roku nr 60, pozycja 1203. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyznaje się stypendia za wyniki w nauce za pierwszy semestr roku szkolnym 2013-2014 dla uczniów. Punkt pierwszy. Szkoły Podstawowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krowie. Zofii Jędryczka 300 zł, Sary Kreczna 300 zł, Wiktorii Węce 300 zł, Ziemowita Żołędziowskiego 300 zł, Szymona Karolczaka 300 zł, Marceliny Urbańskiej 300 zł, Marii Andrzejewskiej 300 zł, Katarzyny Szwojdy 300 zł, Bernadety Koszkiewicz 300 zł, Weroniki Jesz 300 zł, Julii Michalskiej 300 zł, Zofii Andrzejewskiej 300 zł, Joachima Knapa 300 zł, Dominiki Kasper-Kowiak 300 zł. Gimnazjum Zespołu Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Krowie. Anny Jaszczewskiej 300 zł, Katarzyny Skrzypczak 300 zł, Andrzeja Szala 300 zł, Małgorzaty Tatelki 300 zł, Wiktorii Jednikowskiej 300 zł. Na Szkole Podstawowej Zespołu Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Starej Krowi Mileny Dendyki 300 zł, na Szkoły Podstawowej w Kubiszkach Kariny Żelichowskiej 300 zł, Gimnazjum Zespołu Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Kubiszkach Zofii Ruty 300 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krowie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z uchwałą nr 17/123/2008 roku Rady Miejskiej w Krowie z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, Rada Miejska na wniosek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych przyznaje stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest gmina Krowie. Listę uczniów, którzy spełniają kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium za pierwszy semestr, dyrektorzy szkół przekazali do Rady Miejskiej w Krowie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadą. Obecnie proszę Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Panią Elżbietę Dopierala o przedstawienie opinii Komisji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych obradowała w pełnym składzie w dniu dzisiejszym. I na podstawie sporządzonych przez dyrektorów szkół wykazów uczniów ubiegających się o stypendium stwierdziła, iż kryteria określone w paragrafie 6 regulaminu zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce, to jest średnią ocen co najmniej 5,3 oraz zachowanie wzorowe, spełniło 22 uczniów, 19 z Krowi, 2 uczennice z Pudliszek i 1 uczennica ze Starej Krowi. Projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie, wnioskując o przyznanie stypendium w kwocie 300 zł dla każdego uprawnionego ucznia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych pragnie wziąć udział w dyskusji? Zgłaszam, nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie przyznania stypendium Rady Miejskiej dla uczniów. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednomyślnie, głosowało 14 osób. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez gminę Krowie działalności w zakresie telekomunikacji. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana skarbnika gminy, pana Damiana Walczaka. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 3a i artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rodziny, rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnej uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wykonywanie przez gminę Krowie działalności w zakresie telekomunikacji w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, która może obejmować kierunka budowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywanie praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej. Dwójka. Wystarczanie sieci telekomunikacyjnej, trójka wymienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, trójka świadczenia z wykorzystaniem posiadania infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, usługi na rzecz a. przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, b. podmiotów, o których mowa w artykule 4.1.2.4.5.8 ustawy z 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjnej, c.
użytkowników końcowych w zakresie i na warunkach określonych w artykule 6 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powyżej się drugi środki drogi. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 3 ust. 5 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych gmina Krobia chce świadczyć usługi dostępu do internetu w celu zespokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz dla własnych jednostek organizacyjnych powinna podjąć stosowną uchwałę o wykonaniu powyżej działalności. Działalność, o której mowa w paragrafie pierwszym, wykonywana jest przy zachowaniu kompatybilności i połączoności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz zagwarantowania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach równego traktowania i wykorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej oraz dostępu do nich. Dwójka. W sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych. Zakładane przez samorząd gminy działania mają na celu wsparcie i intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego, między innymi poprzez budowę infrastruktury na terenie gminy Krobia. W ramach działania trwa realizacja projektu budowa gminy infrastruktury dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Krobia. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, więc powyższa działalność jest działalnością w zakresie telekomunikacji, o której mowa w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Niniejsza uchwała określa ogólne warunki podejmowane przez gminę działalności w zakresie telekomunikacji i stanie się podstawą tejże działalności zarówno w ramach realizowanych przedsięwzięć, jak i innych projektów obejmujących działalność w zakresie telekomunikacji realizowanych w przyszłości. Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z realizacją przez gminę Krobia projektu, o którym mówiłem powyżej, w ramach działania przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, inkluzjom oraz osi priorytetowej 8 społeczeństwa informacyjnej, zwiększenie innowacyjności gospodarki programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz wystąpienie do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o wydanie zgody na świadczenie usługi dostępu do internetu. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest pełni uzasadnione. Projekt i uzasadnienie z podobnym Marcin Smyślał podpisał burmistrzowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gminy proszę przewodniczącego pana Łukasza Jaka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Również w przedmiocie projektu niniejszej uchwały Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gminy obradowała w dniu dzisiejszym. Podobnie jak to było w przypadku przyjęcia programu opieki nad świętami, również w poniedziałek na komisjach wspólnych szeroko na ten temat dyskutowaliśmy. Na nasze pytania odpowiadał tutaj pracownik urzędu pan Maciej Spektała. Odpowiadał zarówno na pytania dotyczące tego projektu uchwały, jak również na temat jakby postępu prac w zakresie realizacji budowy gminnej infrastruktury dostępu do internetu. Dlatego w wyniku tychże dwóch posiedzeń członkowie komisji przy obecności 5 osób jednogłośnie powiedzieli się pozytywnie za przyjęciem projektu tejże uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Proszę, nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały nr 352 w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez gminę Krobia działalności w zakresie telekomunikacji. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie 14 głosami pań i panów uczestniczących w sesji. Kolejny projekt uchwały nr 353 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest gmina Krobia oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Krobia publicznych przedszkola i punktach przedszkolnych. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana skarbnika Damiana Walczaka. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 6 ust. 1 punkt 2 i ust. 2 punkt 14 ust. 5 punkt 1 i k i b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty uchwala się co następuje.
Paragraf 1 ust. 1. W publicznych przedszkolach i punktach przeszkolnych prowadzonych przez inne krowia związanych z wami przez przedszkolami zapewnia się bezpłatne nauczanie i wychowanie opieki w czasie 5 godzin dziennie. Dwójka. Bezpłatne nauczanie i wychowanie opieki, o których mowa w ust. 1, wyjmuje realizację programu wychowania przedszkolnego określonego w oddanych przepisach. Paragraf 2 ust. 1. Zaświadczenia nauczania i wychowania opieki w czasie nieprzekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 1. Wysokość opłaty wynosi złotówka za każdą godzinę zajęć. Ustęp 2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenie stanowi wzrost liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ustępie 1 oraz dziennie liczby godzin przekraczających wymiar godzin, o których mowa w ustępie 1, paragrafie 1, ustęp 1. Trójka. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ustępie 1, podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi w krowie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia dzienniku urzędowego województwa wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku. Uzasadnienie do uchwały. W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca przedmiotowa uchwała określa niezbędne zmiany w zakresie zasad odpłatności za świadczenia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolach. Na podstawie artykułu 14 ust. 5 punkt 1 i punkt 2 oraz ustęp 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Gminy określa wysokość opłaty korzystanych z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania i wychowania opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie. Zgodnie z polityką MEN-u celem tych zasad jest zmniejszenie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w różnych formach wychowania przedszkolnego. Rada Gminy określa wysokość opłaty skorzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wyżej wymienionych godzin, jednak opłata nie może być wyższa niż złotówka za godzinę zajęć. Projekt sporządziła Beata Kurza, podpisał burmistrzowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, panią Elżbietę Dopiera. Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały w tej sprawie omawianego na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Komisja zaopiniowała pozytywnie, tym bardziej, że znowelizowana ustawa o prawie oświatowym jak gdyby wymusza. I dodam tylko, że te stawki już w naszej gminie obowiązują od 1 września i my chyba po prostu porządkujemy, prawda? Czy... Dziękuję. Proszę bardzo, zabranie głosu pana burmistrza Krew. Wprowadzenie pewnych zmian, jeśli chodzi o kwestie odpłatności za przedszkole na poziomie ustawowym zostały wprowadzone, natomiast ta uchwała dotyczy okresu od 1 września 2014 roku, czyli ona będzie obowiązywała w następnym roku szkolnym, natomiast na dzień dzisiejszy mamy to tak, na podstawie bezpośrednich przepisów znowelizowanej ustawy. Dziękuję bardzo. Możemy stwierdzić, że już trwa dyskusja, wobec tego kto jeszcze z państwa pragnie zabrać głos. Proszę bardzo, jeszcze raz pani Elżbieta Dopierała. Jeszcze zapytam, bo miała pani Maja odpowiedzieć, ale jej nie ma. Co za tę złotówkę, jakie te zajęcia dodatkowe, czy się zmniejszyły, czy są te same za złotówkę świadczone? Dziękuję. Co, proszę państwa, ta odpłatność w mojej ocenie w ogóle nie ma związku z zapewnianiem określonych usług w przedszkolach. Wcześniej stawki były ustalane, odpłatność za przedszkola nieco wyższa niż złotówkę za godzinę. Te stawki wystarczały gdzieś na 10% kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkoli w naszej gminie. W momencie zmian ustawowych wprowadzenia tego limitowanej kwoty złotówki, która pozwala na uzyskanie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, bilansuje tak naprawdę tą różnicę pomiędzy tym, co rodzice płacili wcześniej, a tym, co płacą w tej chwili w oparciu o tą opłatę w wysokości 1 złotego za godzinę. Także tutaj to, co my jesteśmy w stanie zapewnić i w ramach tych dodatkowych świadczeń, to już jest kwestia tak naprawdę zupełnie wykraczająca poza kwestię tej odpłatności.
bo w praktyce to te środki nie wystarczają nawet na zapłacenie nauczyciela za te godziny. Natomiast rzeczywiście ustawodawca wprowadzi również kwestię przepisów, które ograniczają możliwość innych odpłatności za usługi przedszkola, które powinny być również bezpłatne. I tutaj jako przykład można wskazać naukę języka, czy zajęcia z rytmiki, tego typu części zajęć. Jest rzeczywiście w ramach zajęć przedszkolnych. Natomiast to tak naprawdę od naszej możliwości finansowych będzie zależało, a nie od tych dotacji czy odpłatności, na ile jeszcze będziemy mieli możliwość dodatkowych usług w naszej przedszkolach. Jeszcze tylko w uzupełnieniu do tej danej liczby, to co burmistrz powiedział, koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym według uchwały budżetowej w naszej gminie to 657,09 zł. Dotacja według ustawy, która była tutaj cytowana, miała wynieść 103,50 zł na miesiąc. Po uchwaleniu ustawy budżetowej okazało się, że środków jest troszeczkę za mało w budżecie państwa i ta dotacja została zmniejszona do 100,66 zł. Więc stanowi to około 15% kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu. W skali gminy są to pieniądze w wysokości 650 000 zł. I wartością dodaną jest tutaj rzeczywiście dotacja w zakresie oddziałów przedszkolnych, ponieważ tam koszt utrzymania jest nieco niższa, niżeli w przedszkolach, tam ten bilans jest troszeczkę korzystniejszy. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze pragnie zabrać głos? Proszę, nie widzę, zamykamy dyskusję. Przystępujemy do głosowania celem przyjęcia uchwały nr 353. Kto jest za przyjęcie tej uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O przedstawienie projektu uchwały proszę skarbnika gminy pana Damiana Walczaka. W podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 lit. C i artykułu 58 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 81 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf 1 ust. 1 postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą budowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury wiejskiej gminy Krobia, Świetlice Wiejskie, Głogorzowie i Potarzycy. Ustęp drugi. Pożyczka zabezpieczona będzie wekselem banku wraz z deklaracją wekselów. Paragraf drugi. Spłata pożyczki oraz odsetek następować będzie ze środków przekazanych przez agencję płatniczą na rachunek pożyczki pożyczkobiorcy, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez pożyczkobiorcę oraz dochodów własnych gminy Krobia z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłat. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Krobi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. W związku z realizacją zadania pod nazwą budowa modernizacji i wyposażenia infrastruktury wiejskiej gminie Krobia, Świetlice, Głogorzowie i Potarzyca przedstawia się Radzie Miejskiej w Krobie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki z BGK. Przy realizacji zadań dofinansowanych w ramach PROW stosuje się zasadę refundacji, a nie dotowania zaliczkowego, stąd środki z dofinansowania ze środków dochodów budżetowych gminy najprawdopodobniej w roku 2015, natomiast realizacja zadania i płatność na rzecz wykonawcy nastąpi w roku 2014. Sytuacja ta mogłaby więc niekorzystnie wpłynąć na utrzymanie płynności finansowej ODST. W związku z powyższym przedstawia się Radzie Miejskiej w Krobie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich BGK w Poznaniu do kwoty 500 000 zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione zadanie. Pożyczka ma charakter preferencyjny i oprocentowanie do poziomu 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu w miesiącu poprzedzającym dla otwarcia. Kwota pożyczki jest pożyczką o charakterze pomostowym i kwota nie może przekroczyć wysokości udziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich określonego w umowie o przyznanie pomocy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Zgłoszenie widzę.
listę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania celem przyjęcia uchwały nr 354 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kostnickiemu. O przedstawienie projektu proszę skarbnika gminy pana Fabiana Walczaka. Na podstawie artykułu 10 ust. 2, artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminy oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 artykułu 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf 1 ust. 1 udziela się pomocy finansowej powiatowi kostnickiemu na rok 2014 w kwocie 340 tysięcy złotych na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Krobia na następujące zadania. Przebudowa drogi nr 49, 41 i 50 umiejętnych w kwocie 245 tysięcy. 2. Przebudowa drogi 49, 12 pewnych przyborową w kwocie 95 tysięcy złotych. Ustęp 2. Źródłem sfinansowania zobowiązania będą dochody własne gminy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi, co robi paragraf 3. Uchwała podjęcie przez nim podjęcie. Uzasadnienie do uchwały. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminy i jednostek oraz Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym IOST udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. W budżecie na rok 2014 w Wydziale Drogi Publiczne Powiatowe zaplanowano po stronie wydatków kwotę 340 tysięcy złotych do realizacji zadania budowa i modernizacja drogi chodników gminy. W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Kostnickiego na ustawowej sesji uchwały budżetowej, na podstawie której powiat będzie realizował dwa zadania na terenie gminy Krobia, związane z przebudową dróg powiatowych oraz zgodnie z wcześniejszym porozumieniem proponuje się przeznaczenie zapisanej w uchwale budżetowej gminy Krobia kwoty 340 tysięcy złotych na pomoc finansową związaną z realizacją tych zadań. Powiat kostnicki przeznacza na powyższe inwestycje kwotę 320 tysięcy złotych, 245 na drogę umiejętnych i 75 na drogę do Przyborowa. Po podjęciu tej uchwały na drogę w Umiejętach łącznie przeznaczona została kwota 490 tysięcy złotych, natomiast na drogę do Przyborowa 170 tysięcy złotych. Ponadto w roku 2014 powiat kostnicki udziela pomocy finansowej gminie Krobia w kwocie 150 tysięcy złotych na kontynuację przebudowy ulicy Nowej Krobii. W związku z powyższym podjęciem uchwały jest uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Proszę, nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 355 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kostnickiemu. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi kostnickiemu. O przedstawienie projektu proszę pana skarbnika gminy, pana Damiana Walczaka. Na podstawie artykułu 10 ust. 2, artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 i artykułu 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf 1. Postanawia się udzielić z budżetu gminy Krobia pomocy rzeczowej powiatowi kostnickiemu do kwoty 8 tysięcy złotych na zadanie budowa i modernizacja drogi chodników w gminie, w szczególności polegającej na przebudowie chodnika w miejscowości Niepad w ciągu drogi powiatowej nr 4913P. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Krobii. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Proponuje się podjąć uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi kostnickiemu na zadania drogowe realizowane w roku 2014. W wyniku podziału środków budżetowych na zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją drogi chodników w gminie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej Krobii zaproponowała jedno zadanie, które dotyczy miejscowości Niepark i przebudowy chodnika. W związku z tym, że chodnik ten znajduje się w ciągu drogi powiatowej, niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały. Przepisy ustawy o finansach publicznych wskazują, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy finansowej i rzeczowej. Zgodnie z artykułem 220 ust. 2 tej ustawy podstawą udzielenia pomocy jest umowa. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Proszę, nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 356 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi kostnickiemu. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
42 przez 337 przez 2013 Rady Miejskiej w Krawie z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletnich prognozy finansowych gminy Krawie na lata 2014-2025. O przedstawienie projektu proszę pana skarbnika Damiana Warszawa. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226